Hi, this is world's fastest hypnotist, Sean Michael Andrews, and I've just returned from Poland where I taught a course and I did a guest appearance on a Polish television show. Now, some things came up during that trip that I think are good lessons, whether you're a stage hypnotist, a street hypnotist, or a hypnotherapist who has to hypnotize people in front of a large group, or if you are invited to guest on a radio program or a television program. There's some lessons from this that that I think you could benefit from. And this is a different kind of video because I'm going to do it with pictures and my voice. And then at the end of this, I will show you the video of the actual appearance on the television show so you can see what I was talking about. Now, they recommended that I get there an hour early so they could do makeup and all that sort of stuff. And that's fine. But if you've read my book, you know that I always recommend getting there 2 hours early. The reason for this is you would like to get a hold of a couple of interns or other very, very good hypnotic subjects so you can put on some great entertaining television for them. Now, one of the things that didn't go particularly well was that I showed up at the station and I didn't know exactly what they wanted to do. That could have caused some issues for me, but it worked out. So I met the producer, and she told me that, no, unfortunately, they don't have any interns. So I asked her, what do you want me to do? And she said, I would like you to hypnotize both the hosts. Well, that's a good idea, but let's make sure they really want to be hypnotized, because that can make a difference. So at the first commercial break, Anna, one of the hosts, very, very nice lady, very pretty, she came over and greeted me, and she said, right off the bat, I have to warn you, I am extremely skeptical about this hypnosis stuff. This is not a good sign. So I told her, I said, that's no problem. Let me explain this. Do you have a moment? Unfortunately, she didn't. She had to go downstairs to one of the other studios to tape another segment of the show. So I didn't have the opportunity to tell her about the common misconceptions, nor did I have a chance to test her. I talked with the producer and I said, I don't really think Anna wants to be hypnotized, so that could be an issue. Now, and what I suggested to her, I said, well, what we could do with the hosts is I could walk them through some suggestibility tests, which would make for some good TV, and then we see where we go from there. But she insisted she wanted to see me hypnotize one of the hosts on the air. Next commercial break, Robert came over, real good guy, real friendly, and he said, okay, please test me. So I did. I did finger magnets with Robert, and he did excellent with finger magnets, so I knew, as you've read in the newsletter, I knew he wasn't being resistant. So that's a good sign. Then I walked him through the books and balloons test. Now, we didn't get a lot of movement from Robert's arms. However, I saw some movement. So it was obvious that he was feeling something. So then I thanked him for participating in the test, put my hand out for a handshake and went straight into a handshake interrupt. And of course, Robert went into hypnosis. Now, it was important to make sure that he knew he was hypnotized, so I also walked him through sealing his eyes shut and making his arms stiff and rigid, and then we ran out of time and he had to get back on camera. But I was confident that I could hypnotize him. I was also confident that he knew he got hypnotized. So then we did the interview. Now, during the interview, I did one slightly dirty trick because I wanted to make sure that there was no chance that an induction could fail. Also, I thought I might wind up hypnotizing Anna, so I wanted to lay a little groundwork for that. So I did mention during the interview that anyone of normal intelligence goes into hypnosis beautifully. So this set the stage because I knew that neither one of them wanted to look silly
So this set the stage. All right, so the interview went fairly well. The translator did make some mistakes. I wound up answering one question that wasn't the question that was asked of me, but that's okay. That can be expected in live TV, and especially when you're doing simultaneous translation. Well, during the interview, Anna rolled her eyes up. It was a brief eye roll, what I call a Spiegel flash, which is a very quick display of a Spiegel eye roll test. And I said, "Wow, that's amazing what you just did with your eyes." And she wanted to know what I meant. And I said, "Let me show you something. This is so neat." So I hopped up from the couch and I did the Spiegel eye roll test with Anna, and she did very well. And if you look in the video after this is over, you'll see she does a very good Spiegel eye roll. So then I explained to her that that meant that she was probably an outstanding hypnotic subject. I think this frightened her because she did not want to be hypnotized. So I left it at that. So then she asked me to hypnotize Robert. Well, I was feeling pretty confident, and so I thought, well, I know the handshake interrupt worked with Robert. Why don't we do a hand drop induction? Because that's going to look really flashy for TV. So I looked at Robert and said, "Do you want to go into hypnosis fast or very fast?" Meaning I was going to do the shock induction if he said very fast. Well, he said fast is good. So I thought, okay, we'll just do the same induction that we know worked. So we both stood up. I did the handshake interrupt, and Robert went nice and deep into hypnosis. So I gave him some suggestions that he would feel energized and healthy, and you could see in the video how he begins to smile and gets pumped up, and it was a cool little minute-long session. So I emerged him from hypnosis. Now, Anna wants to find out, are you really hypnotized? Were you really hypnotized? And she begins to question him. But Robert does not let me down. He looks at her and says, "Yes, I was hypnotized. He hypnotized me earlier too. And wow, my fingers feel tingly and I feel all full of energy. And boy, I'm glad he had his hand on my shoulder because I was wobbly and I thought I might tip over." So he reports, and now Anna is convinced that hypnosis works. Here are the lessons, the takeaways from this little experience. The first one is only hypnotize people who want to be hypnotized. The surest way to fail is to hypnotize someone or attempt to hypnotize someone who isn't really interested in it. Anna was frightened. She was not interested in getting hypnotized. So I didn't try to hypnotize her. And I think I still could have gotten her, but it wasn't the right thing to do. Secondly, if the person is skeptical or isn't sure that they can go into hypnosis, do suggestibility tests. Do the finger magnets to see if the person is being resistant. Do the books and balloons test to test for suggestibility. You can do many, many tests, and it just gives you a good level of confidence that you have a good subject, but it also gives the person you're going to hypnotize a good level of confidence that he can go into hypnosis. That's important. And finally, if you just want to stack the deck in your favor a little bit more, it never hurts to mention to the person that anyone of normal intelligence goes into hypnosis beautifully. How are they going to resist you then? Okay, so this is Sean Michael Andrews, and coming up is the full video of my interview on TVN Dzień Dobry, which is Good Morning in Polish. Thanks. Przyznam, że no właśnie, ja powiem ci szczerze, jestem dość sceptyczna. Być może dlatego, że my dziennikarze nie lubimy tracić kontroli nad sobą i nad sytuacją wokół. Ale przedstawiamy Państwu Seana Michaela Andrewsa. Witamy Pana serdecznie. Witamy. Thank you.
Ja jestem po próbie takiej wstępnej hipnozy i za chwilę ta próba będzie ponowiona na moim organizmie. Pan Michael zapytał mnie, czy chcę być wprawiony w sen, czy chcę się zrelaksować i ustaliliśmy, że to nie będzie. Nie będziemy próbować usypiania, tylko będziemy próbować relaksacji i energetyzacji. Taki powerful będę potem. To za chwilę, ale zacznijmy od początku. Czy zahipnotyzować można każdego? Każdego, kto chce być zahipnotyzowany. W istocie każda osoba normalnej inteligencji może zostać zahipnotyzowana. Powiedział pan, że na przykład ze mną byłoby trudniej. Dlaczego? Wyczuwam to, że nie chce pani utracić kontroli, a więc wyczuwam, że gdyby zaproponować pani hipnozę, niekoniecznie by się pani zgodziła. Każdy chętny może zostać zahipnotyzowany. Oczywiście istnieje szereg mitów na temat hipnozy. Ludzie uważają, że oznacza ona utratę kontroli, ale tak nie jest. Nie robi się w stanie hipnozy niczego, co by się robiło w stanie bez hipnozy. Czy to są rzeczy sprzeciwiające się wyznawanym wartościom, wartościom religijnym i tak dalej. Kiedy się, jeśli hipnozer poleci stanąć na głowie, to powie się nie. Ja stosuję przede wszystkim do celów rozrywkowych, ale tak naprawdę hipnoza jest bardzo przydatnym narzędziem medycznym. Nadaje się ona doskonale do kontroli bólu, do znieczulania, do usuwania różnego rodzaju fobii w ciągu kilku minut. I trzy rzeczy, które większość ludzi wie o hipnozie: utrata wagi, pozbycie się palenia i pozbycie się stresu. To są główne cele stosowania hipnozy. Mnie szczególnie zainteresowało to, że pozwala pan osobom, które są nieszczęśliwie zakochane, pozbyć się tego bagażu przeszłości. To rzeczywiście, wyobrażam sobie, może bardzo być pomocne, ale z drugiej strony myślę też, że ta metoda może być kontrowersyjna, bo przypomina pan negatywne skojarzenia z przeszłości. Jeśli mam robić coś takiego, jeśli ktoś mnie poprosi o pozbycie się jakiegoś związku miłosnego, to pamiętajmy, że miłość ma różne formy i musimy przypomnieć sobie również mniej przyjemne strony takiej znajomości, ale możemy powiedzieć na przykład, robisz bardzo interesujące rzeczy ze swoimi oczami. Może wykonamy krótki test. Jeśli kamera może pokazać pani oczy, proszę się patrzeć w okno, proszę wznieść oczy, patrzeć się w okno, proszę patrzeć się właśnie w ten sposób, zamknąć powieki. Proszę otworzyć. Cudownie pani coś zrobiła. To jest taki znacznik biologiczny, który jeśli widzimy, że jeśli zobaczymy, że oczy zaczynają wykonywać gwałtowne ruchy, to wtedy widać, że ta dana osoba jest podatna na hipnozę. I widzę z tego, że pani byłaby bardzo podatna na hipnozę. A co się działo przez ten moment, kiedy Michael dotykał twojego czoła? Wiesz, nie, nic, było bardzo przyjemnie. Była chwila relaksu takiego głębokiego. Ale miałeś oczy zamknięte przez 5 minut. Przestań. Nie nabierzesz mnie. Rzucanie palenia to przypadłość, która długo się wlekła za mną, palenie papierosów. Rzucanie palenia to podobno jest bardzo prosta sprawa, jeśli chodzi o hipnozę. Tak jest, ale szczerze mówiąc, znacznie bardziej pomaga, jeśli dana osoba podejmie decyzję, że chce rzucić palenie, i hipnoza tylko umacnia taką osobę w tym postanowieniu. 5 lat temu przeprowadzono takie studium i wykazało ono, że ci, którzy chcieli rzucić palenie, naprawdę zdecydowanie bez zastępowania papierosów zamiennikami nikotyny radzili sobie gorzej. Hipnoza była znacznie bardziej skuteczna.
Hipnoza sama działała jeszcze lepiej niż zastępowanie nikotyny jej zamiennikami, ale ci, którzy chcą rzucić palenie, muszą przede wszystkim być zdeterminowani, żeby to zrobić. Czyli teraz pan się będzie relaksował, tak? Tak. Dobrze. Bardzo proszę. I'm yours. Okay. So, Robert, would you like to go into hypnosis? Robert, czy chcesz zostać zahipnozowany szybko czy bardzo szybko? Fast. Fast. Szybko. Okay. If you would stand up, please. Proszę wstać. So, thank you for volunteering. Dziękuję za zgłoszenie się na ochotnika. Take a deep breath in. Proszę patrzeć się na dłoń, oddychać głęboko, zamknąć oczy, odprężyć się. Trzymać rękę w ten sposób. Proszę oddychać głęboko i odprężać się w ten sposób. I każdy oddech wprowadza w pana w stan głębszej hipnozy. Będę liczył od 10 do 1. Kiedy dotrę do liczby 1, będzie pan całkowicie zrelaksowany. 10 jesteś zrelaksowany, zagłębiasz się we wnętrze swojego jestestwa. 8 jesteś naprawdę zrelaksowany, czujesz się odprężony. 7, 6, 5, tak, właśnie tak. 4, 3, 2, 1. Głębszy i głębszy relaks. Ponieważ obiecałem ci, że będę dla pana dobry. Proponuję, żeby pan poczuł się naładowany energią, taki naładowany naładowany energią. Bardzo silny. I teraz mówiąc o tym uczuciu, czujesz się coraz silniejszy, silniejszy. Powieki są opuszczone, jak to zwykle bywa w hipnozie, i budujesz taką wewnętrzną siłę. Jeden, czujesz się pełen energii, czujesz się naprawdę bardzo dobrze. Energia wzrasta, podwaja się. Czujesz, jak twoje ciało przepełnia energia. Czujesz się tak dobrze, że chce ci się uśmiechnąć. Budujesz tą energię jeszcze mocniej, mocniej. 5, jeszcze mocniej. Budujesz. Za chwilę policzę od 1 do 5. Na 5 otworzysz oczy i poczujesz się fantastycznie. 1, czujesz się bardzo naładowany energią. 2, cudowne uczucie szczęśliwości, odprężenia. I teraz naprawdę jesteś naładowany energią. 3, jeszcze bardziej jesteś naładowany energią. Czujesz się coraz silniejszy. Kiedy otworzysz oczy, będziesz czuł się fantastycznie. 5, proszę otworzyć oczy. Czy czujesz się dobrze? Możesz teraz opuścić rękę. Dziękuję. Dobrze wykonane ćwiczenie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I Robert, jak się czujesz? Dobrze. Jak było? Dobrze, bardzo przyjemnie. A czułeś coś szczególnego? Tak, znaczy czułem... No, to się dzieje naprawdę? Tak. Przede wszystkim czułem twój dotyk na ramieniu i on był potrzebny, dlatego że gdyby nie ten dotyk, to pewnie chwiałbym się na boki. Coś takiego było... Jeszcze teraz czuję lekkie takie zawirowania delikatne. Rzeczywiście, ciało jest jakieś, jest dziwne, jest... No to dziękujemy bardzo za takie doświadczenie, Robert. Śmieję się, bo jestem sceptykiem, tak? No więc właśnie, podobnie jak ja. Ale... No jednak, coś się udało. Jest fajnie. Dziękujemy panu pięknie za rozmowę.